rosyjska mobilizacja, zmobilizowanie tych 497 tysięcy żołnierzy, z których mniej więcej połowa trafiła na front już, spowodowała, że Rosjanie załatali ten obszar, te luki w obszarze, który był dla nich najgorszy, czyli brak ludzi. I teraz to jest słaby materiał ludzki, mówiąc brzydko. To są niewyszkoleni żołnierze, to są żołnierze, którzy masowo giną, którzy nie wiedzą, po co tam są, dlaczego są, o co walczą często. Natomiast Rosjanie do tego podeszli troszkę niestety jak w 1941 roku. Czyli wychodzą z założenia, że na 10 poborowych 3 zginie, 2 się załamie, 4 nauczy się walczyć i będzie wartościowym żołnierzem. No i niestety tak wygląda ta praktyka, czyli ta masa ludzi, która trafiła na front, niewyszkolonych ludzi, rezerwistów absolutnie bez żadnego przeszkolenia, pozwoliła wypełnić te braki kadrowe, które trafiły jednostki, które już się znajdowały na linii frontu. I to też pozwoliło Rosjanom niestety trochę ustabilizować sytuację i na południu, i na północy. Jest to zły prognostyk.